Aaaa, niedobrze! Jeszcze szósty poziom! O nie! O cholera! Kur... Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite! Coś mam wrażenie, że dzisiaj przeczytam dużo komentarzy. Nie no, może nie będzie tak źle, może trochę coś tam powygrywamy, zobaczymy. Grałem ostatnio w Motorfeście w ten tryb Eliminator tam, tylko że tam to jest połączone z derby, gdzie faktycznie niszczy ci się samochód, nie? I możesz przegrać dlatego, że twój samochód no, pójdzie w strzępy. Bardzo ciekawy tryb, ale dużo bardziej chaotyczny niż Eliminator w Forza Horizon 5. Oj, zdecydowanie. I tak się przymierzam, znaczy ćwiczę, żeby tam zrobić odcineczek z trybu Fortnite. Ale no nie wiem, jeszcze muszę trochę poćwiczyć, bo jest ciężko. Jest tak dużo bardziej, to jest to takie bardziej zorganizowane, nie? W Forza Horizon 5. A tam jest taki totalny chaos. Oj, nie wiem czy sobie poradzę na odcineczku, zobaczymy. Coś taka ponura pogoda się zrobiła w grze. Co to za pora roku teraz jest? To jest polska pora roku, czy co? No strasznie, paskudnie się zrobiło, zobacz. Jakieś chmury, ciemno, prawie jak noc. Chyba robi się powoli zachód słońca, tak mi się wydaje. No nie, tutaj są jakieś przejaśnienia, nie powinno być źle. Myślałem, że po premierze Motorfesta będzie jakoś mniej graczy tutaj na Eliminatorze, ale zobaczcie, jest myślę, że podobnie. Patrzę sobie na strefkę, co jak, już golfika sobie dropnęliśmy, jest 46 osób, jest w porządku, nie? Wygląda na to, że The Crew ma swoich fanów, a Forza ma swoich fanów. Ja gram w obie gry naraz, bardzo mi się podobają. Dzisiaj oczywiście pozdrawiamy wszystkich Julianów. Dostałem ostatnio taki komentarz, żeby pozdrowić Julianów, więc Julian, masz swoje pozdrowienia. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. O, tu widzę, że jest już ktoś na blisko, także możemy zacząć... Orzesz, kurde. Możemy zacząć polowanie, myślę. Chyba, że to ja będę zwierzyną zaraz. Dobra, trochę was troluję, mam ciekawy klakson, posłuchajcie. O kurde, ale mi się trafił fajny przeciwnik. Jedziemy! Kurde, w żadne drzewo nie trafiłem, nice! Let's go. O, ale ciemno jest zajebiście, zobaczcie. Kto taką pogodę wybrał? Nie widzę nic przede mną. Uwaga na ciężarówkę. Dobrze, jeszcze żyję. Ale ciemno, nic nie widać. Ja pierniczę, poważnie, a gościu przejechał jak przez nic. Ej no! Co jest z tą grą? Że to nie jest noc jeszcze, nic nie widać. Dobra, to chyba już się robi noc powoli. Ej no, jakaś głupia hopa. Ja pierniczę, czekaj, kamerę bardziej oddalę. No i co? No nie wiem, ciężko być. Ale no, ej, to jest bardzo głupia pogoda, bo całkowicie ciemno, ja się muszę mocno przyglądać. Kurde, no mówiłem, że dzisiaj się komentarzy naczytam. Lucek, czy zrobisz Forza Horizon 4 tryb Fortnite? Oj, no nie wiem, czy tam jeszcze ktoś gra w czwórkę? Będzie trzeba sprawdzić. Ja na samym początku miałem drop 10 poziom? Honigan. Na samym początku? Mi się chyba nie zdarzył ani razu Honigan, że z Garbusa przesiadłem się do Honigana. No to faktycznie, trzeba przyznać, że wyczynny. Okay, wybieramy sobie furkę. Pozdrów Wiktorów, Pietruszka pisze. Nie. Pozdrawiamy na początku odcinka. Muszę pamiętać. Pozdrów wszystkich... Okej, nie mogę tak powiedzieć. Pozdrowie na następnym odcinku dopiero. Może w następnym odcinku... Ej, no wszyscy chcą pozdrowienia. Ja nie mam ABS, bo jest glitch wtedy i na drodze jestem szybszy, przynajmniej ja tak mam. Poważnie? Jesteś super, nie zmieniaj się. Prezencik ode mnie na herbatkę. O, dziękuję za prezencik. Ale co to był za prezencik? Komentarz?
Dziękuję bardzo, dobra. Zaczynamy. O nie, na tej kamerze na pewno nie będę grał. Już mamy dzień, no i teraz wszystko ładnie widać. I o to chodzi. Dobra, rozejrzyjmy się za dropsami. O, już coś tam widzę. Może będę pierwszy. O kurczę, już coś tam jedzie. Widzę. Jedzie w tą stronę, może go strąbię na czas. O kurde. Nie dojadę do niego, o cholera. Ale dobra, trzeba szybko uciekać teraz. Dawaj Garbi, zdupczamy stąd. Okej, dobra. Myślałem, że w coś przywalę. Uciekamy. O nie, dogonił mnie. Aaa, niedobrze. Jeszcze szósty poziom. Jest cień szansy, bo gościu jedzie tam offroadami, a ja zjechałem szybko na autostradę, ale nie wiem, no. Kurczę, mam obawy. Ja tu chcę jak w The Crew Motorfest włączyć sobie teraz nitro, ale tu nie ma. No nie ma. Lucek, Forza czy nowy The Crew polecasz do kupienia, żeby zacząć z wyścigami? To zależy co lubisz. The Crew jest takie bardziej zręcznościowe, szalone, a Forza jest taka dużo detali, ładniejsza grafika, ładniejsze samochody, więcej tych samochodów, nie? Ale to jest taka gra do bardziej chillowej rozgrywki, a tam no, cały czas coś się dzieje, więc... No i poza tym The Crew Motorfest jest nowsze, nie? Też tam więcej update'ów się pojawi, chociaż Forza Horizon 5 no już jest rozbudowana, nie? Już na ten moment, także no ciężka decyzja. Decyzja należy do ciebie. Oglądaj gameplay u mnie i sam zdecyduj. Wygrałem 10 meczy z rzędu. To ty grasz na jakichś cheat kodach, jestem tego prawie pewny. Mówiłem, że dzisiaj dużo komentarzy naczytam. Czy zrobisz recenzję shiftera od Mozy? Tak, oczywiście mam już... Jestem w trakcie robienia testów tego shiftera. Właściwie to zostało mi jeszcze tylko zmontowanie. Bardzo fajny shifter i ma jedną ciekawą funkcję. Oho, dawaj, jedziemy na pałę. Dawaj, gościu, jeszcze mam parę komentarzy do przeczytania. Kurde, wyzwali się, ech. W sumie nawet dobrze, bo tam było BMW jakieś X5 czy X6M. Daj spokój, przecież tamten samochód ma takie koło szerokie, jak cały ten Garbi. Nie, jak dwa koła Garbi, już nie przesadzajmy, ale jak dwa koła Garbi by tak zlepić ze sobą, to byłyby tak szerokie jak jedno koło w BMW, tym SUV-ie wielkim. W końcu znalazłem jakiegoś dropa i strefa mnie tutaj zacznie zżerać zaraz. Ale dobra, zabieram to, bo naprawdę wszyscy mi spod nosa dosłownie zabierają. Jedziemy, gazu, nitro. Ty, jakiś typek za mną jedzie. Oż ty, ale ma coś szybkiego. O nie, dobrze. Czekaj, jakby go złapać. Ty! Zielony poziom mam, to dobrze. Chyba trzeci, tak? Nie to. No chodź tu, kurde, ej, ale ciśnie ładnie. Nie, dobra. Nie w tą stronę jedzie, to będzie pewna przegrana. O, czekaj, wrócił na mój celownik. Kurde, tam było jakieś Porsche, ale nieważne, jedziemy, dawaj Volvo. O kurde, cofaj. Gaz. O nie, Volvo, weź się też rozwal tak jak ja. Cholera. Dawaj Audi. O nie, no, co za... Kurde, widzę, że komentarz odnośnie grania na padzie. Polecam ci przypisać biegi pod przyciski LB i RB. Gram od dłuższego czasu, jest kozak. Tak, to jest domyślne ustawienie dla The Crew Motorfest. Zmieniałem tak biegi i gra się w porządku. Tylko trzeba pewnie trzymać w rękach pada. Pewniej niż jak zmieniamy na B i X te biegi, no nie? No i w Motorfeście mamy nitro, więc jest dodatkowy przycisk zajęty na tego nitrosa i musimy mieć jeszcze hamulec ręczny, więc tam nie pasuje w ogóle na X i B. No i te bampery muszą być, nie? Widzę, że jest bardzo dużo komentarzy odnośnie pozdrowień, żeby pozdrowić konkretne imię. Także ja sobie zapiszę te komentarze z poprzedniego odcinka i będę miał materiał na kolejne kilkadziesiąt odcineczków, bo same pozdrowienia jest.
bo same pozdrowienia są. Jak lubisz takie gry symulacyjne, jak na przykład SnowRunner lub ETS, to polecam FS22 lub 19. Pozdrów kiedyś Piotr. No kurde, i znowu, nie? Pozdrowienia. Pozdrowienia, pozdrowienia, kiedy kolejny zlot? Czy mikrofon 1200 zł, mój laptop tyle kosztuje? Tak, ostatnio zmieniałem sobie mikrofon, żeby mieć taki bardziej kierunkowy. Znowu pozdrowienia. Chciałbym też pojeździć z tobą na konwoju. Pozdrów wszystkich. O kurde, znowu. Film 3, czekanie, aż Lucek pozdrowi. No kurde, i znowu. Ja nie mogę. Same pozdrowienia. No kurde, ktoś już centenario zgarnął. Ja nie... Skąd oni mają te dropy? Ja mam takie. What the hell? O, jaki fajny dropik. Może być, zabieramy. Kurde, po takim czasie. Tak, jest 12 graczy. Koniec meczu. Ja jeździłem cały mecz, szukałem dropa, słuchaj. Nie było nic kompletnie, inni zgarniali 10 poziomy. I mam Audi. Na tym etapie meczu to jest świetna wiadomość. Naprawdę, jak tu na szczycie tego wulkanu nie będzie to dobrego, to już po mnie. To już po mnie, ziomek. O, może być X5M. Nie takie szybkie, ale lepsze na pewno od Audicy. O kurde, ale szybko strefa kurczy. Muszę stąd uciekać. Oj, nie wiem, czy coś z tego będzie. Tutaj dropy są jakieś. A dobra, to akurat jest gorsze. A tu? Dobra, akurat gorsze. Nie będę chociaż żałował, ale i tak jest do dupy. I ole, dropów tam jest, ty. I szósteczka. Oj, oj, oj. Trzymaj się, BMW. O nie. Okej. Powiem ci, że jadę tą BM-ką teraz na równym. Mam wrażenie, jakbym miał ręczny zaciągnięty. Nie wiem, może mam jakieś uszkodzenia włączone. Moc. O! Okej, no! Same drugie poziomy! Ja pierniczę, ja nie mam. Znowu drugi poziom. Czterech graczy jest! Pokaż mapkę. Czekaj, będzie jeszcze się strefa zmniejsza. Dobra, to zobaczmy, może. No ktoś 10 poziom właśnie zgarnął! Cały mecz praktycznie jechałem tym garbim cholernym. Nic nie było, nic. Całą mapę przejechałem, nawet całe miasto przeszukałem. Nie wiem, czy to będzie szybko. Nie, to chyba będzie wolniejsze od BM-ki. Kurde. Zobaczmy tutaj. O, dobra, to będzie szybsze. Czy kurde, gorszy chyba Fomax, nie wiem. Ale ta BM-ka wydawała mi się szybsza. Ja mam wrażenie, jakbym miał naprawdę jakiś przycisk gdzieś wciśnięty z hamulcem albo coś takiego. Strasznie. Dobra, zabieramy tego Exoceta. On tam chyba niecałe 200 km Vmaxa ma, nie? Także niezbyt, niezbyt. No ale biorę. Ej, dawno mi się tutaj mecz w ogóle nie kończył w tym miejscu. Ty, trzech graczy zostało, patrz. O kurde, zatrzymał mnie, patrz. Let's go! Let's go, Exocet! To jest nasza szansa! Nie wywalaj się, nie wywalaj się, dobrze! Ty, gdzie ten ziomek jest? O nie! Ja... Ej, nie mam farta, nie? O, gościu ma centenario, no co może pójść nie tak? Ja myślałem, że zgarnę tego, tą jego furkę. Dobra, jedziemy, jedziemy. 4, 3, 2, 1, let's go. O! Ale będę miał podium chociaż, bo te typki wszystkich rozwaliły. Jestem trzeci, to jest tyle dobrze. No nie wiem, no może jeszcze gdzieś tam się rozwalą czy coś. Jadę do końca.
Ale do dupy mecz, nienawidzę takich meczy. W poprzednim odcinku w ogóle był taki moment, kiedy na wulkanie gościu mnie pokonał praktycznie od razu, jak go wyzwałem. I tam jest tak zwany, tutaj Janak pisze, że tam jest tak zwany słaby punkt. Tam zawsze jest meta, tyle grozi gra, że nie wiesz. Ej, bo ja miałem wrażenie, że w różnych miejscach to się kończy. Na różnych tych półkach drogowych, wiesz, na tych zawijasach, nie? I w jednym miejscu raz było tak, że się kończyło gdzieś tam niżej, a raz było tak, że się kończyło wyżej te pojedynki. I myślałem, że to nie jest jakiś tam stały punkt w tym miejscu, nie? Ale właśnie chciałbym to przetestować i sprawdzić, tylko nie wiem, czy dam radę zrobić to na kierce, bo tam trzeba szybko, wiesz, cofnąć, trzeba tam szybko obrócić kamerę, zobaczyć co i jak, nie? Na kierce, no muszę gdzieś tutaj po myszkę sięgnąć, ta myszka nie zawsze złapie. Ale tu chodzi chyba o to miejsce gdzieś tutaj, nie? Gdzieś w tym miejscu jest słabo. Ja nie wiem właśnie, który dokładnie, w którym dokładnie miejscu to jest. Precyzyjnie, nie? Ale to jest tak, że się kawałek zjeżdża z wulkanu i tam można kogoś wyzwać na pojedynek i się od razu wygrywa, tylko muszę sprawdzić, jak to działa. No parę meczy minie, zanim to ogarnę. I niektórzy z was też pisali, że w ten sposób nabili sobie bardzo duży poziom na początku meczu praktycznie. Że tutaj się wyzywa kogoś, chyba w tym miejscu, nie? I od razu się niby wygrywa. No ale to trzeba albo w tym miejscu mieć dużo graczy, jak się zaczyna, albo pod sam koniec. O, i takie dropy to ja lubię. Jakieś RS7, jakiś Porsche Macan. To jest życie, nie? A nie jakieś takie dziadostwo. Ej, cały czas po 40, po 42 graczy. Dużo gra osób w eliminatora w Forze, spoko. I grzejemy do ataku, szukamy. No 37 graczy i nikogo nie widać na mapie. Teraz się dopiero pojawili. Coś czuję, że zaraz będzie. Już przygotowuję sobie klakson. O nie, nie w tą stronę jadę, cholera. Ja jechałem na ścianę strefy, jakbym go teraz wyzwał, to koniec. Jeszcze przy takiej prędkości najpierw trzeba sobie zawrócić i dopiero wtedy to była od razu przegrana. Tu się przyczaimy, z góry będzie wszystkich ładnie widać. Nawet jeśli na mapie ich nie będzie widać, to stąd powinienem wypatrzyć kogoś. Jak na przykład... O, widzę, jedzie. Jedzie daleko, jakąś fajną furkę ma. Może jest w wyścigu, ale jadę. Że on się nie rozwalił, kurde. O, są w wyścigu. Ja, wszyscy w wyścigu są. Cholera. Dobra, musimy jechać na festiwal niestety, bo już strefa się zmniejsza. Mamy całkiem niezłą furę, nie? Jakby teraz kogoś pokonać. Oho, dobra, mamy coś. Dobra, mamy prędkość, jest dobrze. Teraz tylko go namierzyć. O nie! O, cholera! Ja pierniczę, co za niefar dzisiaj jest! Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę, ale czasami tak jest, no. Czasami tak jest, że wszystko wchodzi, co chwilę jakieś zajebiste dropy znajdujesz, a czasami jest tak tragicznie, że nic nie wchodzi. Dobra, jadę już na przełaj. Ciul. No ej, quattro jest szybsze od siódemki. Ja na farcie ominąłem tamte kamienie, te też. Dawaj siódemka, no co ty? Puta, będzie walka. Ja pierniczę, ej, trzy poziomy niżej chłop mnie robi, nie? Jak chce. Ale to było na totalnym farcie. Gościu, ej! Ja nie wiem, czy to... Nie, brak mi słów. Brak mi słów po prostu, to było żenujące. To było żenujące, ale wygrałem. Ledwo co, daj spokój. Ktoś cię tu zbliża. Czy on jest jeszcze chyba w pojedynku? Już skończył, okej. Okay. Jedzie dookoła strefy, to jakiś pros. Ma dobre auto, na pewno.
Co on tam ma? Czekaj, trzeba się przyczaić. Ach, kurde, dobry jest. Kombinuje, jedzie na mnie. Coś dobrego ma. Zawracamy. Yes, let's go. O kurde, to jest dobra fura. Ale jadę, nie poddaję się. Kurde, 800 metrów. Jeźdź, kajenka. Może się jeszcze gdzieś rozwali. Ej, ja wszystkie komentarze dzisiaj przeczytam pod ostatnim odcinkiem. Fuck me. Ej, no... Ja pierniczę, to się nie... To się nie wydarza, to się nie wydarza. Ale zaskoczony jestem, gdy był wyścig dosłownie jednosekundowy. Był nawet mniej jak sekundowy, nie? Wbiłem do gry i mam dobrą miejscówkę koło festiwalu fioletowego? Okej, zaraz wytestujemy. Koło festiwalu fioletowego. Skoro i tak dzisiaj dawanie dupy po całości jest na tym odcineczku, to pomyślałem sobie, że przejadę się lewą stroną wulkanu, po prostu objadę go po lewej stronie i zobaczę, czy nie trafi się coś tam fajnego, bo prawdę mówiąc nigdy na eliminatorze nie jeździłem tą drogą tutaj. I zobaczymy, w którym miejscu są dropy, czy jest ich dużo, czy jest ich dużo, to jest akurat losowe, nie? Ale tak mniej więcej, w którym miejscu są. O kurde, Forza się zawiesiła? What the hell? Aha. Nawet Forza się zawiesiła, siomek. Oh my god. Tak, nie można jeździć z lewej strony wulkanu. O, trafił się dobry meczyk, bo... Drugi poziom. No dobra, ale to jest początek meczu, no już wybaczmy. Ja sobie... O, tu jest jeszcze jeden drop. Jestem na szczycie wulkanu tutaj koło tego radioteleskopu. Tam jest drugi poziom, a tu będzie poziom numer... 2! O, super! To naprawdę świetnie. Dzisiaj, słuchajcie, tylko jeden wygrany pojedynek. Dla mnie w tym trybie pojedynki są najważniejsze, bo one są no, takie najciekawsze, nie? I tylko jeden wygrany. I to jeszcze z samochodem, który miał 3 poziomy gorsze osiągi. No... Co jest? Co ja tu w ogóle robię? Tym samochodem na szczycie wulkanu szukam dropów, których nie ma. Zjeżdżam stąd. O, w końcu jakiś drop, świetnie. No, no, no. Najgorszy z 4. poziomu, nie? Zabieramy. O, akurat ktoś przyjechał się ścigać, zobacz. Troszeczkę go zaskoczyłem. O, szesz. Kurde. Akurat po jego stronie musi być, zobacz. No nie, fart, no ale wiesz co, w życiu czasami tak jest. No, trzeba się pogodzić, czekać na ten lepszy dzień. Nie zrzucać wszystkiego na to, że o, dzisiaj jesteś jakiś do niczego czy coś. No po prostu czasami jest taki dzień i lepiej wcześniej położyć się spać i mieć go za sobą, nie? No ja mam dzisiaj taki dzień, trzeba przyznać. Nie tylko tutaj w grze, ale... A, w ogóle. Czekaj, dzisiaj jest woda? Co to jest za sezon? Chyba... Kurde, nie widać, bo jest ciemno, ale chyba jest woda, bo gościu by już jechał tam na przełaj, że tak powiem. A przyjechał się tym Maseratim, przyczepił na kleszcza. Ładnie jedzie. No nic, jadę, no kurde, jak daleko już jest. Ładnie jedzie tutaj asfaltem. O, shit. Audi, dawaj. Ja nie wiem, ja mam naprawdę wrażenie, jakbym jakiś hamulec miał zaciągnięty tak delikatnie, nie? I te samochody są jakoś, nie wiem, trochę wolniejsze czy coś. Jedź, Audi. Typek pojechał gdzieś tam sobie tą górką i coś go tam chyba podbiło mocno, bo zatrzymał się strasznie. A tu nie da się przejechać? Nie, tu jest ta głęboka woda, cholera. Dobra, pojadę sobie tutaj. Jadę na most, no. Tutaj się chyba nie da przejechać. Mogłem już tym asfaltem jechać. O, okej. Okay. Hamuj, Audi. Okej. Okay. Hop! Ty, gościu się rozwalił. Ale... Ej, to jest najbardziej...
ciulowy pojedynek pod względem dla niego, nie? Bo tutaj nie można przeskoczyć przez tą rzekę. Czekaj, tutaj sobie pojedziemy powolutku już. Już nie będziemy szaleć. Ale ładnie tam jechał, tylko gdzieś tam pod górkę pocisnął i go rozwaliło. Ja myślałem, że na 100% to przegram, no widzisz, jakoś się udało. No zobaczmy, jaki samochód się wydrobi. I mamy... No dobra, wezmę to. Aha, co my tutaj mamy? Zapraszam. 9. poziom! Okej. Jest! Dobrze! Let's go! O, wjechał tam na asfalt ładnie. Kurczę, ciężko będzie. Dawaj, for... Jak on się nazywa? Ten mój samochód. O, nie, tu twarde drzewo. Gaz. Je, ale poszedł. Jeć. Nie poddawaj się. O nie, jakieś budynki. Cholera. Gaz. Znowu się typek chyba rozwalił. Strasznie jest w nocy się ścigać, ale to już chyba koniec, tak? Tak, 100 metrów. Kurde, no. Nie, ja się poddaję. Dzisiaj to nie jest mój dzień. Ja pierniczę, najgorszy od... Ej, to jest jeden z najgorszych odcinków pod kątem przegrywania. Największa irytacja, jaką kiedykolwiek miałem w Forzie Horizon w serii w trybie Fortnite. No jestem tak podirytowany, że nie mogę wytrzymać. To jest jakaś porażka kompletna. Aż ja już dzisiaj w nic nie gram, wyłączam wszystkie komputery, idę stąd, mam dosyć. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, nie przejmujcie się, jak wam coś nie wychodzi. Czasami jest taki dzień, trzeba się położyć wcześniej, spać, odpocząć, porobić coś innego, iść na rower, pochodzić czy pobiegać. I tyle, i do przodu, no, ja tak chyba właśnie zrobię. Trzymajcie się, do następnego, hejas. We'll be right back.